Halo dzień dobry. Pomimo, że mamy dzisiaj cały czas Prima Aprilis, Clay postanowiło wziąć sprawę zupełnie na poważnie i dlatego został dodany do gry Rework Vesa, czyli odświeżenie tej postaci. Na kanale Clay możemy teraz zobaczyć epickiego shorta, który tłumaczy jak Wes pojawił się w Konstant. Link do filmu w opisie, bo naprawdę super kawał lore. Za samo zalogowanie się do G otrzymacie paczkę skinów do narzędzi, które są niewidzialne z kolekcji Pantomime. Jako, że są to skiny klasy, będziecie mogli wytworzyć pozostałe egzemplarze z tej kolekcji, których nie dostaniecie za naprawdę niewielkie ilości nitek. Jeżeli chodzi o Rework Vesa, to naprawdę sporo się pozmieniało. Jego wszystkie statystyki zostały obniżone do 75 punktów, ale za to zlikwidowano szybszy spadek głodu tej postaci. Ścinanie, kopanie i niszczenie zajmuje Wesowi o 30% dłużej, czyli normalne drzewo ścinane 10 uderzeniami Wesowi za. Zajmie 13 uderzeń, ale za to narzędzia i bronie używane przez Wesa zużywają się o 30% wolniej, co fajnie działa przy lodowej jużczce, która w końcu obarzeń nie zadaje. Jego obarzenia pozostają obniżone. Ma on większą szansę na tafienie błyskawicą, Obudzenie się po uśpieniu przez Gestalty czy Biujera trwa dłużej, a taki psów są od teraz bardziej skoncentrowane na Wesie. Jest on teraz wrażliwszy na przegrzanie i zamarzanie. No i najlepsze. Ma on nową zakładkę, gdzie może on tworzyć różnego rodzaju balony. Niestety, aby wytworzyć każdy balon, potrzebuje on 5 punktów poczytalności i swojego przedmiotu startowego, który tworzymy z dwóch odwłoków komara z bagien. Niestety, przedmiot ten zużywa się po każdym craftingu. Mamy 5 rodzajów balonów. Standardowy balon, który działa tak jak stare balony Vesa. Jest kilka nowych wzorów, jak widzicie, znacznie ładniejszych. Balon przyspieszający, który działa jak walking cane, niestety ma on bardzo małą wytrzymałość. Impezowy balon, który po zwaleniu odnawia poczytalność wszystkim, którzy się będą znajdować w konfetti. Balonowa kamizelka ratunkowa, jeżeli utoniecie mając ten przedmiot założony, wasze maksymalne zdawienie zostanie obniżone. No i balonowy kapelusz, który jest uzupełnieniem balonowej kolekcji i daje on niewielką ochronę przed deszczem. Jeżeli chodzi o inne zmiany związane z wesem, to Został zniesiony limit 100 balonów na świat. Oprócz tego zostały dodane nowe skiny do pan fluta, który wygląda dosyć głupio podczas używania, bardzo fajny walking cane, i skin do kapelusza, który zbytnio się nie wyróżnia. Jeżeli chodzi o rework, to wow, nie spodziewałem się, że Clay postanowi zreworkować Wesa. Fajne są to jego balony, ale uważam, że balon przyspieszający powinien trzymać kilka dni, a nie kilka sekund. Jako że nie jest on tak łatwo dostępny, albo jego stos balonów powinien być nieskończony, co by uczyniło z WeSA postać z wielką zaletą, ale i jeszcze większymi wadami, co by fajnie kontrastowało. Klej podrzuciło nam jeszcze link do punktów, który oczywiście powinien się znajdować w opisie. Przypominam jeszcze o nowym Twitch Dopie do Piernochronu została również ujawniona. Na grafika z nadchodzącej aktualizacji, która zakończy serię update'ów Return of Dem. Jest to prawdopodobnie jakiś potężny portal, miejmy nadzieję, że w jakieś fajne miejsce. No i to tyle w tym odcinku. Zapraszam na wieczorne live około 20.00 i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.